Siemanko, z tej strony Piorun, naczelny elektryk tej miejscowości, inżynier. Słuchajcie, chciałem poruszyć fajną taką kwestię, że co odnośnie zasilacza. Zasilacz niestety się okazało, że mam na gwarancji, więc... A niestety, choć faktura elektroniczna od tego zasilacza się znalazła, więc zasilacz jest jeszcze 3 lata na gwarancji. 5 lat na gwarancji byłby wtedy, gdy zarejestrowałbym ten produkt na stronie BeQuiet, a wtedy przysługuje dodatkowa 5-letnia gwarancja, ale tak mam standardową 3-letnią, a że zasilacz był kupiony w marcu tego roku i się kurde prawie w grudniu spierdolił, no to spokojnie rozmawiałem z obsługą sklepu internetowego komputronik.pl. Więc tutaj poinstruowała mnie pani z serwisu, co ja mam, jak mam skompletować zasilacz, żeby po prostu ja nie będę się bawił w wzywanie kuriera, nadawanie paczki. Ja po prostu pojadę z tym zasilaczem w styczniu do salonu komputeronika w Warszawie, zdam go w salonie i niech oni się z tym bawią. Prawdopodobnie nie naprawią mi go, a dadzą mi nowy. Na pewno tak będzie, bo już kiedyś robiłem tak z innym zasilaczem OCZ i tak samo dostałem właśnie nowy produkt, nie naprawiony. A po prostu w tym zasilaczu to coś, jakiś przełącznik albo przekaźnik po prostu walnął, bo coś pstryka cały czas, tak jakby chciał się uruchomić. Na jeszcze innym komputerze to zrobiłem, gdzie on jest sprawny, na komputerze warsztatowym, który pracował w tamtym roku w mrozie w minus 10 stopniach całą praktycznie zimę i działał i dalej działa i po prostu jest to samo, że zasilacz się odcina momentalnie po włączeniu powera, co wskazuje po prostu na uszkodzenie wewnętrzne mechaniczne, nie mechaniczne, to oni to potem mogą podjąć, to jest mechaniczne, ale to jest uszkodzenie no w sumie mechaniczne, bo to uszkodzenie jakimś zwarciem wewnętrznym zasilacza. No i powiem wam tak, że dopóki nie naprawię swojego komputera, to jakieś konkretne filmy nie będą się pojawiać na kanale, żeby sobie przy okazji przerwę od YouTube'a, ale ogólnie coś tam się zawsze pojawi, fanfiki jeżeli będą, to będą wrzucane po prostu z telefonu i tyle. No bo powiem wam szczerze, jeżeli się pojawią i tyle, a raczej się nie pojawią, bo zrobię sobie przerwę. No ostatni fanfic to właśnie był złożony na komputerze moim, jak jeszcze mój komputer działał. Nagranie było z dyktafonu w telefonie, wgrane jako plik źródła danych w OBS-ie. I widzicie, że wszystko fajnie się udało, słyszycie, że fajnie jest opowiadanie. No, a co do tego komputera, którego obecnie używam, jest to super komputer na procesorze Intel Pentium Gold 6405, płycie gigabajta, nie pamiętam dokładnie jakiej, ale na pewno wiem, że ten komputer ma 16 gigabajtów RAMu, i do tego posiada właśnie zasilacz BeQuiet System Power 9, który ostatnio widzieliście, właśnie pokazywałem, że mój komputer odpalił z tego zasilacza, wszystko na nim działało, a tamten mój poprzedni zasilacz, właśnie obecny zasilacz Straight Power 11 650 W wyzionął ducha. No to właśnie z tego superkomputera ten właśnie zasilacz System Power 9 był wzięty dla sprawdzenia, czy po prostu ja mam rację. I oczywiście miałem rację. I od razu wiedziałem, że to zasilacz, a nie komputer. No. A przechodząc dalej, sercem tego komputera właśnie jest zasilacz BeQuiet System Power 9. Bardzo sprawdzona konstrukcja, bardzo dużo opinii pozytywnych. Tam może gdzie 11 jest negatywnych, ale to wiadomo, to jest tylko urządzenie, ma prawo się zepsuć albo coś tam się stać. No, ale z drugim sercem tego komputera jest akcelerator graficzny Nvidia Tesla C870. Co się udało zrobić? No jak zasiadłem do tego mojego superkomputera na tym akceleratorze z Pentiumem Goldem, to okazało się, że właśnie
udało się wreszcie dojść do ładu i składu z tą kartą i włączyłem funkcję VTD, czyli wirtualizację w procesorach Intela i tak dalej. Więc teraz zwiększyłem też pamięć wideo tam, cholera jasna, Maxa. Zwiększyłem pamięć wideo do Maxa. Tam jakiś coś tam czegoś też zwiększyłem do 512 MB i tam jeszcze coś tam zwiększyłem do 64 MB. Wolę z niektórymi ustawieniami nie iść nie wiadomo jak do góry, bo po prostu ta karta tego nie ruszy. Na przykład nie włączę funkcji dekodowanie powyżej 4G. Dlaczego? Dlatego, że akcelerator momentalnie staje dęba. Bo on tego nie obsługuje i nie obsłuży. Dlatego wiem, że tej funkcji nie mogę włączyć, bo po prostu wywala BIOSa. Ale włączyć funkcję VTD się udało. Bez funkcji VTD wcześniej, na przykład powiem wam szczerze, nie mogłem oglądać filmów na YouTubie w 4K. A teraz już mogę. A co zauważyłem? Gdy odpalam w 1440p, to taka aktywność procesora jest na poziomie 60%. Podejrzewam, że jakbym odpalił w 4K, to aktywność by się zatrzymała na poziomie 80%. Ale nie jest źle. Zaraz ktoś mnie pewnie skrytykuje, ale od razu ja wam powiem, że to nie jest komputer do grania. To nigdy nie był komputer do grania budowany. Ja ten komputer... tak, czy mamy szarugę? Zgniła pogoda. Słuchajcie, ja ten komputer budowałem... Budowałem do korzystania z internetu, do słuchania muzyki, do oglądania filmów Netflixa na przykład. Ogólnie zarządzania kanałem na YouTubie. Tam miało nie być nie wiadomo jakich wodotrysków, a że fundusze pozwoliły, to sobie sprawiłem. Sprawiłem sobie właśnie Pentiuma Golda 6405. Zanim je wyśmiejecie, to przypomnijcie sobie, że kiedyś w latach 90. Pentiumy były zajebistymi procesorami do grania i multimediów i każdy to pamięta. Są to procesory czterordzeniowe, które posiadają cztery rdzenie fizyczne i cztery rdzenie wirtualne. Dwa rdzenie. Jeżeli się pomyliłem, to jeszcze się poprawię. Intel Pentium Gold posiada dwa rdzenie fizyczne i cztery rdzenie wirtualne. No. I powiem szczerze, działa to całkiem zajebiście. I oczywiście ma zintegrowany układ graficzny w wersji chyba 630. Jak dobrze pamiętam. Jakąś tam taktowaną. Więc nie jest bardzo źle. A słuchajcie, przypomniałem sobie, nazwa płyty głównej to Gigabyte H510MH. A taka płyta główna. Jeżeli oczywiście się pomyliłem, to w opisie wklepię dokładne parametry tego komputera i sobie zobaczycie. Wracając do tematu, powiem szczerze, że ten komputer po prostu budowałem tak, żeby był do korzystania z internetu, bankowości mobilnej i tak dalej. Do takich rzeczy. A swój super komputer... Dlaczego mówię super komputer? Po pierwsze dlatego, że ja swoje komputery je buduję tak, że one mają być wielozadaniowe i nawet walnięcie im nagrywania gry w OBS-ie przy maksymalnej wydajności, jak widzicie w Eurotracku, ja mam ultra detale ustawione i po to właśnie kupowałem tą kartę AMD Radeon Pro W6405. Kupowałem ją właśnie po to, żeby wspomóc nie do, że OBS-a, ale żeby wspomóc ogólnie RX-a
580, 8 GB XFX, OC i tak dalej, bla 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 bla. Po prostu, żeby ta wydajność podczas nagrywania gry nie spadała. Tam było, ma być 60 FPS-ów. Ta gra więcej nie pociągnie. Ta gra nie pociągnie więcej niż 60 FPS-ów. No zdarzało mi się wyciągnąć 62 maksymalnie. 62 FPS-y mi się zdarzało wyciągnąć w kilku wyjątkach. Po prostu ta gra nie jest nastawiona na prędkości niesamowite. Ja uważam, że jest zajebiście. Jak widzicie, filmy z ETS-a chodzą mi na kanale fajnie. No oczywiście ja wrzucam te filmy zaraz po przesłaniu. No to czasem jakość jest gówniana, bo zanim YouTube dokończy ten przetwarzanie tego filmu, to im też się schodzi i tam czasem 110 minut. Raz było 13 godzin do końca. Niestety, więc teraz po prostu będę wrzucał filmy, że po prostu będzie film publikowany tam, nie wiem, 10 minut po północy każdego dnia. Na przykład, nie wiem, jutro mamy 3 grudnia, 10 minut po północy będzie film opublikowany, po prostu żeby się dokończyła konwersja tego filmu przez YouTube'a i tak dalej, żeby po prostu nie było tak, że ja przesyłam film, a wy oglądacie film w gorszej jakości, bo oni nie dokończyli czegoś tam. No. A szczerze mówiąc, to problem zasadniczo mam jeszcze taki, że portów USB w tej płycie właśnie Gigabyte H510MH to mam mało. Tam jest mało portów i wszystkiego nie jestem w stanie podłączyć. Raz ktoś powie, to możesz sobie wziąć i pierdzielnąć rozgałęźnik USB. No to sobie sam podłącz. Ja się w takie pierdoły nie bawię. Ja się nie bawię, ludzie, w takie rzeczy, bo to jest strata czasu. Po prostu ta płyta ma pewne ograniczenia. Za takie pieniądze, co ja na nią wydałem 400 zł, 400 zł na płytę, to przecież wiadomo, że nie będziecie mieli jakichś wodotrysków i nie wiadomo czego. Ja wiedziałem, co ja kupuję. To miała być płyta pod procesor Intel Pentium Gold i pod akcelerator graficzny z 2007 roku. Tak, Nvidia Tesla C870 to jest akcelerator graficzny, który wyszedł na rynek w 2007 roku i kosztował $1500. To wtedy było jakieś 7000 zł. A ja mam 2 sztuki tego akceleratoru, a jeszcze chcę kupić Nvidia Tesla C2050. Też w ilości 2 sztuk. Jak zaraz ktoś się odezwie, a to co ty kupujesz, jakieś rzęchy? Nie. Zobaczcie, ile kosztują dobre akceleratory, wydajne akceleratory. To się za głowę złapiecie. Jeszcze zaraz ktoś się odezwie, do czego ci to potrzebne i tak dalej. Akcelerator graficzny bardzo dobrze współpracuje z programem astronomicznym Stellarium. Korzystam i widzę efekty. Tak samo Radeon Pro W6400. Tak, 4 GB DDR6 też współpracuje dobrze ze programem Stellarium. No. A po prostu wydajność gigantyczna. Gigantyczna wydajność mi jest po prostu w pewnych programach potrzebna. I dlatego ten komputer, którego teraz używam, to siedziałem nad nim po prostu cały praktycznie dzień, konfigurując jeszcze nawet komendę w Linuxie, w Linuxie w terminalu wklepałem komendę wklepałem właśnie, że odnośnie lepszego zarządzania dyskami NVMe. Po prostu nie będę wam mówił, jaka to jest komenda i tyle, ale ta komenda dużo pomaga. No. I są efekty. Zwiększona wydajność. I powiem wam szczerze, że po prostu na razie sobie zrobię trochę większą przerwę od YouTube'a. Bo ja YouTube'a traktuję jako po prostu hobby takie, że na boku coś tam masz, coś tam robisz, chwalisz się tym całemu światu, że a ja robię to i zobaczę, jakie to fajne i tak dalej. Wiem, że po prostu niektórzy oglądają mnie na przykład z pracy, koledzy to mnie oglądają dla jaja, by się pośmiać.
Szkoda, bo by się mogli czegoś nauczyć ode mnie, a nie tylko tam, kurde, kolega jednemu koledze ostatnio pomógł robić laptopa, no i co się okazało, spalili procesor w laptopie, bo idioci zapomnieli dać się pasty termoprzewodzącej, a wiecie co dali? Bo się chyba dobrze chłopaki pochlali, to dali pastę do zębów. I tak zostawili. To jest tylko przykład. Powiem wam tak, że ja siedzę bardzo dużo na grupie komputerowej na Facebooku. Porady komputerowe na Facebooku to się nazywa strona. I powiem wam szczerze, to co tam ludzie wypisują i opisują, to ja powiem szczerze. Takiego pierdolenia to ja chyba w życiu, że mnie czytał, ani nie słyszę. Na przykład, bardzo prozaiczna rzecz. Gościu pokazuje filmik, gdzie cały czas wywala mu do BIOS-u. Nie chce się system uruchomić, wywala mu do BIOS-u. A wiecie co musi zrobić? Wyjąć baterię od BIOS-u i zrestartować cały BIOS. I tyle. Wywala mu do BIOS-u, dlatego że ustawienia są błędne czegoś. I tyle. Ja już wiele razy u siebie na kanale pokazywałem, jak ja ustawiam BIOS u siebie pod swój komputer. I to nie jest trudne. Jeżeli wiesz, co robisz, to nic się nie stanie. Ja ustawiam po prostu profil XMP. I tyle. Ja się nie bawię w jakieś nie wiadomo zaawansowane funkcje, bo to nie ma sensu. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Jeżeli komuś ten film się podoba, to niech tam udostępni go, bo to też dużej liczbie osób pomoże. Łapkę w górę też możecie dać, jeżeli chcecie. Ja nie namawiam. Ale przynajmniej udostępniajcie, bo moje filmy się wtedy rozchodzą dalej i więcej osób może z nich skorzystać. Na razie.